ciągle o nim mówi. Hej, hej, a was witam bardzo serdecznie, z tej strony Gielek i kontynuujemy naszą rozgrywkę w grze Hitman Rozgrzeszenie. Czyli musimy stąd ucieknąć. Chyba są zabarykadowane. Orce, drami... Mamy okno. Dobra. Tu mamy drabinę jakąś. Tak! Tak jest! Przyjąłem! Podejrzany wali prosto na nas! Przygotujcie się, panowie, bo drugiej takiej okazji nie będzie! Chłopaki Majersa zaraz przejmą operację! Dobra. A! Czujesz to? Ten dach się zaraz zawali! Pewnie tak. Udało się? Chyba się udało. Efektowny wjazd. No i teraz mamy ucieknąć z biblioteki. Jesteśmy na jakiejś kolumnie, na samej górze. Chłopak, przenieś do Fogana. Musimy zabezpieczyć ten budynek. Nikt nie wchodzi i nikt nie wychodzi. A, Fizano! Co z tym światłem? No nic, zejdziemy. Musimy się kierować gdzieś w tamtą stronę. Zobaczmy najpierw, co tu w ogóle... Czyli tam mamy punkt wyjścia. Ale tu nam się zaraz schody kończą, patrzcie. No trochę słabo to widzę. Ale może... Więc będziemy cały czas ze zasłoną iść. Ten tutaj chodzi. Dobra. Może tutaj zejdźmy? Chciałbym wiedzieć, którędy będzie ten przed nami szedł. Oj, oj, oj. Nie, 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 nie. Nie ma tu nikogo. Nie ma nikogo.
wszystko gra. Słyszałeś? Pole się ruszyli wszystkie posterunki od Edison Park po Hyde. Wie, tylko po to, żeby złapać jednego typa. Gruba sprawa. Dobra, chodź tam. Zaraz go będziemy mieli. Dobra. Przebranie na pewno. Pistolet weźmy sobie. No i tutaj. Dobra. Tu jest w miarę czysto. Oj, 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 oj. Nie jest w miarę czysto. Słyszałeś tam? Już zaglądam. Aktywujmy punkt. Punkt aktywowany. Dobra, na krawędź. Wskakujemy wyżej. O kurczę, ile tu ich idzie? Oj, 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 oj. Proszę pana, proszę, proszę pana, proszę się zatrzymać. Proszę pana. Proszę bardzo. Trwają poszukiwania, dobra, ale my uciekamy. O kurde. Do góry. Tędy, jak tędy nie przejdziemy. Tu na razie nikogo nie ma, więc idziemy na drugą stronę. Tego, że randola nie będziemy chyba tłuc. Czysto. No dobra. Skoro czysto, to idziemy dalej. O. Ale wysokość. O, helikopter jeszcze. No i co teraz? Ojejku, przykrywka spalona. No i co ja mam teraz zrobić? Cofnąć się nie mogę, oni tu cały czas walą. Czekajcie, może zrobimy to tak? Nie no, to bez sensu. Może biegiem? Biegiem tu się nie bardzo daje, ale... Dobra. Co teraz? Tu jest cisza, spokój, na szczęście. Tu jakiś gość jest, poczekajcie.
Rozgląda się. Podejrzany kieruje się w waszą stronę. O masz. Przyjąłem. Czyli co, widzą nas? Dobra, może się uda go ogłuszyć. Co? Nic. Dobra. Spróbujemy go gdzieś ukryć, nie wiem gdzie jeszcze. Tutaj może? No tu nie ma żadnych chyba innych miejsc. A gdzie my mamy dalej iść? Tutaj chyba gdzieś... Nie, tu nie. Tam musimy się dostać. Oj. Co to za ty? Nie on! No gdzież? Bijemy! No nie! O my god! Nie! Tu walą! O kurczę! Zmarnowałem piękną szansę. No niestety, po nas. Ojejku. Dobra. Próbujemy raz jeszcze. No i dobra. Ale dlaczego przykrywka spalona przecież? Nie do końca to rozumiem, no ale... Na razie nie są zaalarmowani. Gdybyśmy udało nam się ich w jakiś sposób tutaj ściągnąć, wiecie? To może lepiej by to wyszło. Może się przebierzmy za niego, ale to jest chyba to samo przebranie. Więc nie wiem, czy to ma sens. Oj. Ten helikopter mnie tutaj stopuje. No bo jeżeli ja wychylam się tylko, to momentalnie, o widzicie, tu ten helikopter cały czas stoi, to momentalnie on mnie widzi. Więc nie bardzo wiem, co mógłbym tutaj zrobić. A tamten typo stoi tuż przed drzwiami, tymi, którymi będziemy musieli wejść. Więc, żeby ten helikopter odleciał w jakiś sposób. Nie wiem, może przeskoczmy tą osłonę? Nie, no on nie widzi już od razu, patrzcie. W tym momencie od razu on widzi, no kurczę. Tu mamy
O, tu mamy jakieś wejście, patrzcie. Może tędy się uda. Że od razu na to, żeśmy nie wpadli. To jest jakaś szansa. Wyjdźmy tędy. Co to za ty? Skacze po budynkach, chule się go nie mają. Co tu się dzieje? Ha. To pewnie jakiś były żołdak. Kojarzysz mojego kuzyna Antoniego? Chłopak leczy takich gierojów, co mają zespół pourazowy. Niektórym z nich się licznik przekręca. A wtedy to strach się bać. Oj. Nie. Próbujesz się do mnie podkraść? Idź dalej, kurczę. Nie bardzo zadziała mi tutaj chyba klawiatura. Ja użyłem klawiatury bezprzewodowej. I problem czasami... O, patrzcie, teraz w ogóle... Nie. No, musimy chwilę poczekać niestety. Niech on troszeczkę podejdzie dalej. On będzie sobie tutaj tędy szedł, tak. Żeby on się odwrócił teraz. On teraz tutaj patrzy. Dobra. No poczekajmy chwilę. No i jesteśmy, dobra. Uff, udało się. Z zerowym stanem punktów, ale niech będzie. Tak, luzu. Może przyjechali se odpocząć i zajarać. Zroluj się! Zrobisz towaru, dawaj do kina z tym! Zajarać! Wow, zaczynasz świrować, brat. Łap za coś ciężkiego! Pierwsza pomoc? Będziemy jak Bad Cassidy i Sandanski. Dobra. Jeszcze o tym pomówimy, ale nie teraz. Widzieliście tu kogoś obcego? Biały, łysy, paskudna facjata. Chłopie, my jesteśmy z Kalifornii. Panie Jezu, mogłem zostać architektem. Nie odchodź mi stąd. Porozmawiamy sobie, jak już będzie już czysto. Ten dalej nie idzie. Przydałaby się alternatywna droga. Tylko jaka? Może zrobimy tak. Jak tu się przekraść, kurczę. Tutaj więcej nic nie ma.
O jakiej oni alternatywnej drodze mówią? Może górą? Ale nie, tam myślałem, że to są schody, ale to nie są schody. A niech to. No proszę, źrenice jak z kreskówki. Wpieprzyliście się po same uszy. Wiecie o tym, prawda? Człowieku, miej litość. To ale uprawa Marysi, patrzcie. Lekarstwo? Machnęliście sobie tu cały ekosystem. Myśleliście, że nikt tego nie zauważy? Jezu. Ruszcie dupy, psiknijcie się dezodorantem, bo cuchniecie zielskiem. Zabieram was na dołek. Oni pójdą se stąd w końcu, czy nie? Ha. Dlaczego on... No nie, co on wyprawia? Dlaczego on wstał? Przecież C nie naciskałem, tylko kontrol. Musimy chyba powolutku, słuchajcie, jakoś się... starać przemieścić. Gęba do ściany, nogi szeroko. Nie zrobisz nic głupiego, prawda? Chyba musimy ich przeszukać. Co on wyprawia? Wiesz, o czym mówię. Dokładnie przeszukać. Daj spokój. Musimy. Kolesie mieli po 20 gramów. Ha. Czekajcie, gdzie my mamy iść w ogóle, bo ja już tak... Tu... Nie no, tu mamy ścianę. W tym momencie. Stamtąd żeśmy przyszli. Oj. Czyli tutaj chyba mamy przejść, ale tu trzeba, kurczę, ostrożnie. Zmienię osłonę. Dobra. I co, tam mam iść? Nie no, jesteśmy tam, gdzie byliśmy, no bez sensu. Czekajcie, to nie to wyjście. Nie w tą stronę, jeszcze tam gdzieś dalej musi być. Myślałem, że to tu jest wyjście, ale to okazuje się, że niekoniecznie.
tędy. Uff, dobra, aktywujemy. Pomyliły mi się kierunki, no ale jest okej. Dobra. Powiedzieć coś śmiesznego? Przejdźmy sobie, tak, elegancko. Stawiam milion dolców, że skądś cię znam. Z pewnością. Dobra. Tu jakieś drzwi. Oj, chyba to był zły pomysł. Słuchaj tego. Jeden ćpun wdał się w rozróbę i złamał sobie nogę. Zgadnij, co zrobił? Tak dodreptał aż na tej nodze do szpitala. Ale czekaj, to jeszcze nie koniec. Gość odchodzi do recepcji, a pielęgniarka na jego widok zaczyna wrzeszczeć. Sytuacja wymaga odwrócenia ich uwagi. Jak bo ja kocham. Tylko jak? Nawet tego nie zauważył. Musiał być. Zresztą tak świeci przez tą ścianę, chyba tamten gość, który jest w środku. Tutaj to prawie norma. Nie, słabo. Zaraz może coś tu znajdziemy do odwrócenia uwagi. Nie wiem jeszcze co. Zobaczmy, co jest tu. Łaźnia kąpielowa. A tamten, co będzie stał w miejscu? Musimy jakoś się chyba do niego zakraść, ale co mi to da? Nic, przejdziemy jeszcze dalej, zobaczmy, co tam będzie. Tutaj to nie. A, tu jest ta dziura w ścianie. Przejdźmy tu może. Tu mamy pomieszczenie, to nie. Wierzymy we własność prywatną, więc co moje, to twoje. No, wiesz, ponieważ działasz z ramienia Babilonu, to... Ej, nie robimy tu nalotu, jełoby jeden. Co? Szukamy niebezpiecznego człowieka. Wszyscy jesteśmy niebezpieczni. Kurczę, co tu zrobić? Jak nie złapiemy tego typa, to już on wam upuści tej zwierzęcej krwi. Otwieraj. To ja poproszę na... Chyba tutaj go załatwimy, wiecie, jak on będzie się w tej chwili prosto stoi w stosunku do nas. Jak on będzie się odwracał, to ja spróbuję no nie, przecież aj. Na szczęście nikt nas nie usłyszał. Tam mieliśmy pojemnik.
Chyba tu był gdzieś ten pojemnik, tak? O, tu możemy jakoś coś zrobić. Poczekajcie. Aha, czyli tu możemy wrzucić, dobra. Tu mamy kolejne jakieś drzwi. Tylko czy nam to coś da? No nic nam to nie da. Jak odwrócić ich uwagę? Nie wiem. Otwórzmy tutaj może. Włóż kasetę do nagrywarki. Ciekawa sprawa. To z pewnością zdradzi moje położenie. Ale czekajcie, tam są jeszcze jedne drzwi. Aha, tędy nie przejdziemy. Bo gdybym włożył szybko kasetę do tej nagrywarki, zobaczmy, co tu się dzieje. Aha, czyli tutaj w miarę jest spokojnie chyba. Dobra. A pan czemu się tak tu zgada? Nie, ja nic, tylko ja tak tego. Ej, kolego, co wyprawiasz? Co tu zrobić? Za dużo ich jest, żeby się tamtędy przekraść. Kurczę. No nic, no spróbujmy może z tą kasetą. Tylko zaraz, tu gdzieś był ten punkt aktywacyjny. Ja bym chciał zapisać grę w tym punkcie. Nie ma, tamto towarzystwo już siedzi. Czekajcie, tu jakiś hydrant jest. Czy możemy z tym hydrantem coś zrobić? Może też nie. A niech to. Tutaj też nie ma czegoś, żeby w jakikolwiek sposób... Wodę odkręcić? Też się nie da. Szyfr do tego sejfu? O, tu jakieś nowe pomieszczenie? Chyba nie znam. Czemu pan się tak skrada? A to tak, po prostu. Nudzi mi się. Może tutaj czegoś poszukamy? Notes. Zobaczmy. Wziął notes i nic dalej, nic się nie dzieje. Otwórz safe. O! Zdalne ładunki wybuchowe mamy. Hałas powinien zwrócić uwagę, strzelanie instynkt. Dobra. To już wiem, o co chodzi chyba. Tu typ ogląda sobie, to niech sobie ogląda. Czekajcie, a może jakbyśmy włączyli radio?
on wtedy wejdzie, ja tam tymi drzwiami wyjdę. Dobra. Halo, ktoś właśnie włączył radio. Wiem, że to nie jest sprzeczne z prawem, ale mam jakieś dziwne przeczucie. Sprawdzę to na wszelki wypadek, dobra? Dobra. Halo, czy ktoś tam jest? Nie ma. Oni poszli tam. Dobra. Możemy wezwać windę? Możemy. Uniknięto policji. No dobra, wchodzimy. Ojejku, powiem wam, że trudny był ten odcinek, jeżeli to oczywiście już koniec tej misji. A gdzie oni tak uciekają? Znajdź wyjście, no fajnie. Otwórz. Głównym wyjściem to raczej średni pomysł, żeby... Oj, oj, oj. Semafory kolejowe. Panujemy nad sytuacją. Akurat dzisiaj. Cały jest zamknięty. Nie dam rady przyjść. Bo powinniśmy nas uwaga. Następny pociąg nie będzie się zatrzymywał na tej stacji. Proszę nie. Cześć, dobra. Cześć. Uwaga. Pociąg podjeżdżający na peron A nie jest przeznaczony. Cierpliwości. Zapewniam, że niedługo wszystko wróci do normy. Cholera, o co tu chodzi? Halo? Train number 47 is now boarding at gate 3. Nie, ja jestem na peronie. Nie wiem, ponoć się grasuje tu. Złodziej grasuje. Tak! No to przejdźmy tu krawędzią. Hej! Nie, stary, nie jestem na to. O kurde. Jest tu ktoś? Nie ma. No to przejdźmy przez to okno. No co ty, stary? Powiedz im, żeby poczekali. No słuchaj, chłopie, będę za 20 minut. Jak Boga kocham. Już bym przyleciał, gdybym tylko mógł zejść. O, co? Dobra, koniec tej gadki. Dobra. Gdzie możemy ją schować? O. Tu mamy coś. Dobra. Hu. Tylko co dalej? Użyj drabiny. Gdzie tu jest drabina? A po drugiej stronie. A, tam jest drabina. Ja nie bardzo wiem teraz, gdzie my mamy się dokładnie dostać. Chyba gdzieś wyżej. Przypuszczam.
No dobra, użyjmy tej drabiny. Słuchaj, kazali nam zamknąć cały dworzec. O! Robią jakieś śledztwo w sprawie morderstwa. Dobra. Tak. Aktywujemy. Zamknąłem wszystkie tory. A mnie się wydaje, że oni tak mogą. To przecież policja. Czego ty ode mnie chcesz? Ej, to ja tu nadstawiam dupy, tak? Mhm. Jak chcesz się na kogoś powydzierać, to zadzwoń do ratu... Dobra. Musimy teraz te semafory tutaj załatwić. Chwyćmy to. Dobra. Czy możemy się przebrać? Dobra, jeszcze raz punkt aktywujmy. Możemy, czy nie możemy? Chyba nie możemy. Włącz sygnał dla pociągu na peronie B. Dzięki temu na peronie będą zatrzymywać się pociągi. Dobra, włączamy. Zadanie wykonane. No ale co dalej? Dostań się na peron B i poczekaj na następny pociąg. Wsiądź do pociągu na peronie B. Tu nie możemy znowuż tego aktywować. Którędy wyjść stąd teraz? No to chyba samą drogą, co żeśmy weszli. Skoro... Tak. O. Cześć, Brenda, to ja. Tak, wiem, że są w górze. Czy ktoś wie, kiedy ten pociąg rusza? Bo żaden pociąg nie idzie. Czy to jest B? Ale musisz ich czymś zająć. Nie, no spokojnie, tak? Grunt to nie zabiera ci do czasu. Ja będę kończyć, bo jest zasypiam na stojąco. A muszę się jeszcze zająć. Pieprza nabrać kolejarska. Cholery dostaję jak potrzęsów ludzi. Nie, to jest A. A gdzie jest B w takim razie? Tam chyba. Cześć. Tylko posłuchaj. Nie mam jak wrócić do domu, a ty musisz się z tym pogodzić. Nie, nie znasz mnie. Halo? Hej. Nie, nie znasz, nie znasz mnie. Na pewno mnie nie znasz. Tak, rozumiem, rozumiem. Train number 60 for Boston will be departing from gate 10. Czy ktoś wie, kiedy ten pociąg rusza? Nie, nie wiemy. Cześć, Abby. No, cały dworzec jest zablokowany. Hej, co to za koleś? Nie znam. O, cześć, co u ciebie? Tu mamy B, dobra. Misiu, błagam cię, nie rób. Pewnie jeszcze tak jedna kontrola będzie. Jak znam życie? Hej. Musimy tu się w ludzi wmieszać. Uwaga, peron B jest chwilowo zamknięty. Proszę się nie zbliżać do nadjeżdżającego pociągu. Dobrze. Chłopie, nie mam na to wpływu. Możemy przejść tam chyba dalej, bo tam widzę nie ma żadnego towarzystwa. Halo? O, cześć. Cześć, cześć. O Boże. Dobra. I tu stoimy. Cześć, skarbie. Słuchaj, nie dam rady dojechać do domu. Tu stoimy, czekamy. Pociąg przyjedzie za 30 sekund. No, ja siedzę na dworcu, dobra, więc sam będziesz musiał sobie... Czekamy. Nie poznałem numeru. Wiesz co, pogadamy później. 15 sekund. Czy nam się uda? Cześć, to ja. O, gratuluję, ileż ty? Musisz zrobić sobie obiad. Poważnie? Nie, ja je trzymam pod kluczem. Co ty mi to kurwa próbujesz implikować? Że mój malutki Pedro wyruchał twoją chihuahua? Tak, na peron B właśnie podjeżdża pociąg. O!
No to wsiadamy. Wsiedliśmy. Czy tym razem się udało? Chyba się udało. Pytanie, czy to koniec? Tak, nareszcie. Długi ten odcinek był, ale w końcu się udało. 28 tysięcy punktów żeśmy zdobyli. No ale najważniejsze, że misja zaliczona. To tyle ode mnie w tym odcinku. Wielkie dzięki za to, żeście dotrwali do końca. Zachęcam tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. A tymczasem pozdrawiam Was serdecznie i oczywiście zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!